Tak wyglądać mają nowe osiedla mieszkaniowe z placami zabaw i infrastrukturą dedykowaną seniorom. To nowy projekt powstały rok temu spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Udziałowcami są cztery gminy: Chorzów, Świętochłowice, Zabrze i Tarnowskie Góry. Budowa ruszy najpierw w Chorzowie i Tarnowskich Górach. W projekcie przewidzieliśmy 128 mieszkań wybudowanych w kilku blokach, bloki sześcio, czterokondygnacyjne, w bezpośredniej bliskości bloków komunalnych wybudowanych przed kilku laty przez gminę Tarnowskie Góry, a więc w dzielnicy Lasowice, dobrze skomunikowane, dostępne, z windami, z otoczeniem przyjaznym. Idea budowy nowych mieszkań SIM jest zbliżona do dobrze znanych TBS-ów, tyle że oferta SIM skierowana jest do osób, które mają zdolność czynszową, ale nie mają zdolności kredytowej. SIM-y łączą zarówno środki Skarbu Państwa, jak i środki samorządowe. Zapewnia to, że jest dobra współpraca z każdej strony, dlatego że samorząd jest zainteresowany tak samo jak Skarb Państwa, więc wszelkiego rodzaju pozwolenia na budowę, wszelkiego rodzaju działania związane właśnie z formalnościami idą nam dużo prościej i dużo szybciej. Dzięki temu mamy już w tej chwili pozwolenia na budowę zarówno w Tarnowskich Górach, jak i w Chorzowie. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to spółka w założeniu non-profit, budująca mieszkania społeczne w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości. To my wspólnie właśnie z samorządami poszczególnych regionów, w tym tutaj na Śląsku, powołujemy te SIM-y. Jesteśmy tym strażnikiem wydawania publicznych pieniędzy. Udział środków Skarbu Państwa w montażu finansowym dla poszczególnych inwestycji jest bardzo duży, bo to jest prawie połowa środków. Część mieszkań będzie przydzielana przez gminę, w której realizowana będzie inwestycja, a część bezpośrednio przez powstałą spółkę. By zostać lokatorem mieszkania, trzeba będzie wpłacić do 30% wartości wynajmowanego lokalu. Po 15 latach będzie można za to starać się wykupić mieszkanie na własność.